Chcąc zbudować odporność na sytuacje kryzysowe, powinniśmy zacząć od najbliższego nam poziomu, czyli od poziomu rodziny. W takim wypadku warto porozmawiać o możliwych zagrożeniach i sytuacjach radzenia sobie z nimi, z naszymi domownikami, w tym z dziećmi. Wszystkie przedmioty potrzebne w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi powinny się znajdować we wcześniej ustalonym i dobrze znanym wszystkim domownikom miejscu. Mam tutaj na myśli chociażby zapasy wody i żywności, plecak ewakuacyjny, a nawet gaśnicę czy apteczkę. Wyznacz najbezpieczniejsze miejsce w Waszym domu na wypadek różnych zagrożeń. Ustal również miejsca zbiórki, jeżeli nie będziecie mogli przeprowadzić wspólnie ewakuacji. Mam tutaj na myśli miejsca zbiórki bliższe, jak i dalsze. Chodzi o to, że jeżeli wystąpi pożar w Waszym bloku, to do kogo z sąsiadów czy rodziny powinni się udać domownicy na wypadek zbiórki? Chodzi również o miejsca położone dalej. Do kogo w innym mieście powinniście się udać? Na taki wypadek warto, żebyście posiadali kartkę ze spisem adresów i telefonów do miejsc wcześniej ustalonych. Pamiętaj, planowanie zwiększa bezpieczeństwo Twojej rodziny w sytuacjach kryzysowych.